Witam Adamko, powiedzmy osiągnięcie Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 87. Jak dodać formularz do Excela, tak, który ułatwi nam wpisywanie danych? Chcę Ci przedstawić najprostsze rozwiązanie, które nie wymaga kodu VBA, programowania VBA. Po prostu wchodzimy w pasek szybkiego dostępu i tutaj chcemy sobie dodać nowe polecenie. Tak, wybieramy sobie wszystkie, tutaj klikamy F, żeby przejść do poleceń na F i szukamy formularz. Wybieramy sobie, klikamy dodaj, zatwierdzamy wybór OK i tu możemy sobie już zarządzać danymi, które mamy. Czyli jak jesteśmy w środku danych, klikamy sobie na ikonkę polecenia formularz i możemy sobie przeglądać te dane, tak? Zobaczyć, jakie to są informacje, jeśli chodzi o nasze dane. Tu, tak, góra-dół możemy się szybko przesuwać po pasku przewijania. Jest jeszcze przyciski znajdź poprzedni, znajdź następny, które też nam pozwalają przemieszczać się, ale one są głównie powiązane z kryterium. I teraz, jeśli sobie zmienimy na przykład tu informację w pierwszym wierszu na 6,9 złotego, to jeśli klikniemy sobie przycisk znać poprzedni, znać następny, to informacja się nie zmieni. Ale jeśli tutaj tak zmienimy sobie końcóweczkę i klikniemy strzałkę góra-dół, bo tak, bo nie widać aktualnego przycisku, to już ta wartość tak została tutaj zmieniona, tak widać. I w podobny sposób możemy sobie dodać nowy wiersz. Tak, wadą formularza takiego jest to, że on w ogóle zwraca uwagę na dane, jeśli chodzi o ich poprawność. Czyli znowu tutaj strzałka w dół, tak, i teraz już ten wiersz jest, tak, zamkniemy sobie na chwilę formularz, przejdziemy na sam koniec, tak, dodał się kolejny wiersz z danymi. Jeśli możemy dodawać wiersze, to możemy je usuwać. No i załóżmy, że ten ostatni, 68, jest nieudanie dodany, więc klikamy sobie usuń, tak, zatwierdzamy, że na pewno chcemy usunąć i został usunięty. Tej operacji nie możemy sobie cofnąć. Ctrl Z. Zostało nam jeszcze tylko omówienie kryterium. Kryterium pozwala nam wyszukiwać informacje, czyli załóżmy, że interesuje nas województwo wielkopolskie i klikamy sobie właśnie tutaj znać następny, znaleźć poprzedni. I tutaj nam przeskakuje pomiędzy rekordami, które spełniają to kryterium, czyli województwo jest wielkopolskie i odpowiednio znaleźć następny, poprzedni, znaleźć następny właśnie przeskakuje. Tak, ta informacja 36 z 67 to informuje nas, że jesteśmy w 36 wierszu z 67 wierszy wszystkich, jeśli chodzi o nasze dane. Tak, jeśli zaczniemy sobie teraz naciskać strzałki góra-dół, no to wyjdziemy z tego kryterium wyszukiwania, musimy przemieszczać się za pomocą przycisków znać poprzedni, znać następny. I możemy sobie tu jeszcze dołożyć kryterium, załóżmy, że większe równe 6 i tych wierszy troszeczkę mniej powinno być, jeśli chodzi o nasze informacje z danymi. I tak właśnie działa polecenie formularz. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to, subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.